opowiem o tych naszych pierwszych dwóch próbach nieudanych pływania. Bójka jest. No tam za tobą. No bo... Hej, hej, witajcie w nowym vlogu. Dzisiaj jesteśmy nad jeziorem i zamierzamy wypłynąć na nim naszym pontonem, które mogliście już widzieć w jednym z naszych filmów w tamtym roku. Wrzucę wam link w przypiętym komentarzu, także jeśli go jeszcze nie widzieliście, to zerknijcie właśnie w ten komentarz i zobaczcie sobie, co wtedy wyrabialiśmy. No a dzisiaj już wypływamy nim na jezioro. Nie ukrywam też, że zaczynam tego vloga trzeci raz w przeciągu ostatnich chyba dwóch tygodni. Jakoś nam nie szło, ale to za chwilę wam opowiem. A na razie Patryk pompuje i będziemy zaraz wypływać. Daj, ja się powąpuję. Kurde, proszę. Zobaczę, czy w ogóle tu można wpierw. Okej, okay, co gotowy? Ponton gotowy. Nie ma dziury? Nie ma dziury. A mówimy o dziurach, bo mieliśmy ich kilka i raz... A, to zresztą za chwilę wam opowiem jeszcze. Czy co? No chodź, chodź. To znaczy, to mam chociaż nie, chyba nie. No właśnie, chyba będzie trzeba do wody wejść. Nie no, trzeba wejść normalnie. Teraz to wyjść. Pająk tam jest, no szkurde, musisz go wziąć. Pająku będzie łączny, nie? Weź go. Wziąć tak jest w wodzie. No dobra. Dziękuję. No to co, ja muszę iść tam? Tam, no. A ja nie wiem, czy to jest dobrze napompowane. Będziesz ten pilot? Na... A gdzie tu się trzyma? Tu? No, możesz. Ja chcę tu będę, nie? Bo ja będę machał, czy ty chcesz machać? Ja będę machać. Dobra. No to muszę podtrzymać. To kuźwa. Boję się. Nie wiem, teraz tutaj wejść. Jezu! Słuchaj! Co wiesz? Zaczynaj! To masz ten pilot? Ja, dobra. Ale... O, tak, ale to się ciężko robi. No ciężko, ale... Kurde, czego? Muszę się nauczyć też. O Jezu, ale ten wiatr tak wieje, że ja nie wiem, czy nas nie zdmuchnie. On nas zdmuchuje przecież. No, chyba tak, bo ja chyba nie radzę sobie. Zobacz, nas zdmuchło na stół. Weź mi ta poduszka. Nie potrzebuję. Fajno pnikuje w ogóle. Co? Fajno pnikuje w ogóle. No. Co, ten fajno jak to ja nie wiem, czy dzisiaj popływamy, bo tak wieje. No. Szkoda, że kotwicy nie mamy. No szkoda. Wiesz co, nie płyń w prawo, bo tam pływają kajaki, oni trenują chyba, wiesz? Dobra. Dobra, płyniemy. Ja się trochę stresuję, tym bardziej, że Patryk nie ma kamizelki, co mnie bardzo denerwuje. On jest uparty jak osioł i nie da się przekonać niestety. A ja... Ja muszę mieć kamizelkę, bo nie da rady bez. Nie, to jest w ogóle nie do zaakceptowania. Ale dzisiaj jest trochę wietrznie, kurczę, i znosiło nas na początku, ale to ja nie wiem, czy nie dlatego, że po prostu nie potrafiliśmy za bardzo tymi wiosłami operować. W sensie trzeba było się wkręcić, że tak to ujmę. Teraz widzę, że Patrykowi idzie coraz to lepiej już. No ale generalnie jest tutaj bardzo, bardzo, bardzo pięknie. No a co do tego wiatru właśnie, to chciałam powiedzieć tylko tyle, że... No znosiło nas, nie? Przez ten wiatr, ale teraz jest już jakby lepiej. On chyba też trochę ustał, wydaje mi się, i dlatego też jest lepiej, nie Patryk? Tak, ustał wiatr, no. Ale i tak te fale widać, że idą w tamtym kierunku. No. Ja to wiosłami sobie poradzisz z tym, no. Jest pod prąd. Jest pod prąd? No bo mówisz, że idą tam? No, pod prąd, no. To jest trudniej. No. Kurczę, jesteśmy już tak dość trochę od brzegu. O, nie do brzeg. I w ogóle na tym podejściu, teraz widzicie, staliśmy i nagrywaliśmy film właśnie z tego samego miejsca.
to wam podeszę w karcie ten film. I to było zimą, a teraz mamy to same otoczenie, tylko latem. No i właśnie, teraz dochodzimy do momentu, w którym opowiem o tych naszych pierwszych dwóch próbach nieudanych pływania. Pierwsza próba była taka, że przyjechaliśmy nawet w to samo miejsce, nad to samo jezioro, co teraz. Tylko to była niedziela, było 27 stopni, więc ludzi było dosłownie w opór. Wszędzie, na każdych takich plażach tutaj, nad tym jeziorem właśnie. Co? Nie no, dno jeszcze widać, bo to jest płytko, ja tutaj jeszcze chodziłem normalnie. Okej. Okay. Na każdej tej plaży tutaj właśnie w okolicy byli ludzie, dużo ludzi, więc nie bardzo też było gdzie się rozłożyć z tym pontonem, więc położyliśmy gdzieś w krzaki po prostu, znaczy na trawę. Napompowaliśmy go. Okazało się, że ja, w sumie nie, znaczy Patryk, ale ten palichos, ten kto, ale nie widzieliśmy części wiosła, więc ja się znowu wracałam do samochodu po to wiosło. A to był kawałek od, w sumie od samochodu, pojazdu, kurczę. Kawałek od samochodu widzieliśmy. No i ja się wracałam po ten kawałek wiosła, potem jak wróciliśmy, to ja już byłam głodna, byłam zmęczona, tych ludzi było dużo i stwierdziliśmy, że nie, że lejemy to i wypompowujemy go i jedziemy na obiad. Tak było. A druga próba nasza była podjęta przedwczoraj? Nie, we wtorek. Nie, w czwartek. Co my cię mam za dzień? W sobotę. No to przedwczoraj faktycznie. I pojechaliśmy nad zupełnie inne jezioro, nad takie jezioro, nad którym jeszcze nie byliśmy. I jak tam przypłynęliśmy, no odpychać się musisz właśnie do słowa. Ale nie wypływaj tego głębiej, proszę. Nie chcę tego głęboko. No dobra, ja należy się uczę pływać, a ty mi tu gadasz. I jak tam przypłynęliśmy, znaczy przyjechaliśmy, ja już pływam przecież. Jak tam przyjechaliśmy, to wyszliśmy na tą, zaparkowaliśmy auto, to wyszliśmy na tą taką plażę, która tam była. I była duża ta plaża i bardzo, bardzo ładna. I aż byliśmy zachwyceni, bo wtedy akurat nie wiało w ogóle, więc woda była, wiecie, taka tasa, dosłownie. Niezmątłona. I było super, i było cicho bardzo. Nie wiem, czy wiecie, może jak nas oglądacie, ale my lubimy ciszę. No i napompowaliśmy sobie nasz ponton i jak napompowaliśmy, to zaczęli się zjeżdżać ludzie i było coraz głośniej, ale w sumie nie to było problemem, tylko problemem było to... Ty, u ciebie kogoś pyczy? No nie gadaj. No, chodź tu, tylko. Ty. No tu coś uciekło. Tu, chodź tu, posłuchaj. Bo powie, że tak. I to było takie zupełnie niespodziewane, no bo było z nim wszystko okej. Okay. Wiecie, my go pompowaliśmy kilka dni wcześniej, nie? I było okej, okay, a nagle się okazało, że nie jest okej. Okay. No ale trudno, no i zwinęliśmy właśnie swoje manatki i wróciliśmy do domu. I to nas bardzo zasmuciło i załamało, to trzeba powiedzieć. Patryk, jesteś bardzo blisko tej bojki, wiesz? Spoko by było. Ale wiesz, ja nie umiem, bo mnie znosi. Inaczej nie umiem, ja płynę, ale tak płynę gdzie indziej. No teraz płyniesz tam. No i dobrze, nie? No. Myślę, że to nie jest takie łatwe wszystko, jak ci też to wydaje. Ja z tego sprawę, ale teraz skręca się. Jaka ta bojka jest? No tam za tobą. No bo... umiem, kurde. No to mówiłam ci, nie odpływaj do brzegu. O, no to płynę cały czas do brzegu, chcecie. Ty do niej płyniesz. No bo znosi mnie, Nikol. Zbliżamy się niebezpiecznie do pomostu, ale ten wiatr daje popalić. No i co teraz? No, będziemy się odpychać pomostu, wiesz? To jest blisko, blisko braciczego, nie? W sensie płytko, o. No, płytko, płytko. Próbuję tak. No, to zawsze. Yeah. Dobra. Muszę się nauczyć, wiesz, pływać. No, widzę. To nie jest takie proste. O, patrz, udało się. To rzeczywiście silnie wieje, wiesz? No wiem, właśnie wiem i to jest takie, no, problematyczne. Nieprzyjemne jest, bo wiesz, kiedy gdzie trafić na dół. No. Wiesz, jakbym tam był koło tej wyspy, to bym chyba nie dopłynął. No. Podpłyń jeszcze bliżej ciutkę. Ojej, kole. Okej. Nie wrąbaliśmy w bojkę, a czy w podest, co jest bardzo, bardzo dobre, ale chyba wolę właśnie... Ja się tam głębiej czuję niebezpiecznie. Ale to wiadomo, to jest nie cała ja, nie? A ty jakie masz odczucia? Nie wiem, dla mnie za bardzo wieje po prostu i nie mam to frajdy, bo cały czas muszę korygować. No. Płynę na bojka, płynę na pomost, płynę gdzieś tam, nie podoba mi się takie coś. No to jest prawda, się bardzo wieje. Wiedzieliśmy to, nie? Jak wyszliśmy z auta już. No. No a możemy sobie też tak podać, no, ale wiesz,
I tak, ogromnym naszym sukcesem jest to, że się udało wypłynąć i że nie ma dziury w pontonie, co ostatnio było często, i że daliśmy radę po prostu popłynąć, a ja mokry rękaw. Mokry. Dobra, dobiliśmy do brzegu. Sami w siebie. Sami. Ale właśnie, bo mi chodziło o takie właśnie czerwanie, takie, no takie sobie... Ale spójrz, jaka w ogóle czysta woda, jaka fajna woda jest tutaj. To prawda, woda jest bardzo czysta i mnie to fez zaskoczyło, bo ja pamiętam to jezioro jako takie fez brudne. W końcu jest spokój. Bolą mnie ręce i bez silnika się nigdzie już nie wybieram. Jestem taka mądra, bo ja nic nie robiłam, tylko gadałam do kamery. No właśnie. A wujek mówił, gdzie silnik. No. Przydałoby się, rzeczywiście. No. Ale bardzo dzisiaj wieje, to trzeba powiedzieć bardzo, naprawdę. Zaraz się cieszę tym pływaniem, to musisz kurczę kontrolować. Ja wiosłowałem w innym kierunku niż płynąłem, bo tak ten wiatr znosił. Ty mówisz, ta bojka. Ja z całej siły próbowałem ominąć tą bojkę i nie potrafiłem. No wiem. To tak jakbym w ogóle miał malutki wpływ na to, że coś tam rusza tymi. Ja trochę miałem odczucie, że w ogóle nie mamy na to wpływu, wiesz? No, bo w ogóle ja przez pewien czas też już miałem, no nie. Dlatego też chciałem spróbować, czy w ogóle do brzegu dopłyniemy, wiesz? No wiem, wiem. Bo to człowiek będzie tu machasz do brzegu, a tutaj nagle się okazuje, że płyniesz... No lepiej tak, faktycznie, no. No. Kaczuchy, ej, pójdź kaczki. Kaczuchy. Agenty. Kaczuchy z tyłu. Tak? No. No minęły nas. No tam płyną na takim pontonem, ale większym. I mają oczywiście ten silnik. No. Trzeba by sobie kupić, Patryk, faktycznie taki silnik, wiesz, ale taki do 15 czegoś tam. Bo trzeba, że właśnie jak masz taki, to nie musisz go zgłaszać nigdzie. No właśnie. No. Ale wiesz, ja już to widzę właśnie z tym silnikiem, z tym baldachimem. Ale teraz jest mi dobrze. Jest mi dobrze, jest radośnie, bo mam ciebie. Tak będę nagrywał, tak będzie bardziej dramatycznie, bo widać tylko wodę, nie widać, że jesteśmy przy wodzie. Oszustwo. Oszustwo, no. Z fotomontaż. Nie, jest, no fajnie mi na tym brzegu tutaj, no bo tutaj jestem spokojna. Ale powiem ci, bo ja chyba też źle wiosłuję, bo mamy słabe wiosło. No tam ktoś na tym stopie zapierdzielał, mimo tego, że wiesz, tylko że tak jak mówię, no moim zdaniem źle siedzimy, bo tam jest bardziej, ja źle... No ja powinnam wiosłować. Tyś powinna wiosłować, ale ty nie umiesz wiosłować. Próbujesz? Ja się chyba boję, że mnie zsunie. No to ja się tak i tak w tą stronę, nie. No wieje w tą stronę. No tak, no to do brzegu widzę. Zobaczmy. Dobra, daj mi te, ja spróbuję się pokołysać. Tylko że jak mnie zrzuci na ten. Na ten podest. To co się najgorszego stanie? Proszę, no to będzie dziura. Dziura będzie. Ja już miałam milion dziur. Tylko sobie koniecznie wstać do tych właśnie, wiesz? Co? Do tych, wstać sobie do tych dziurek. To mówisz, że jest łatwiej? No łatwiej ci nie wypadnie tak łatwo, wiesz o co chodzi? No nie wiem. Czy wiosło wypadnie, to będzie tragedia. Dobrze ci idzie, wiesz, dziubłek? Myśmy sobie na razie powinni trenować w wannie gdzieś u kogoś. Kto ma taką dużą wannę? No. Prosimy o komentarze, kto ma dużą wannę, bo będziemy trenować do niego. Ale ja wam powiem, że te wiosła, one były w zestawie, ale one moim zdaniem... Są daremne. Są straszne, bo one... Ja im w ogóle nie ufam. Te łopatki są z takiego plastiku szajskiego, że... No, ja też mam te same zdania. Czekajcie, muszę się nauczyć najpierw sobie robić te ruchy. O kurde. O właśnie, widzicie, już spływamy. O, dobra. A dobrze ci nie marynarzu. Ten marynarz jeszcze nie wypłynął z portu. Patrzcie. Ale bawi mnie to. Nika wczoraj zobaczyła piratów z Karaibów i tak się zamarzyło. Tylko nie mam opaski na oko. A gdzie ty płynie? No właśnie starałam się nas odwrócić, bo wiecie co, to samo tak odwraca. Ale bo ja wiem, bo spływaniem jest taka sytuacja, że to trzeba zrobić ruch i poczekać chwilę, a ja nawalam, wiecie? Ale no, bo spływa nas na brzeg. No, bardzo niekomfortowo jest do pływania dzisiaj bez silnika. Ale podoba mi się takie machanie. Właśnie dlatego ja chciałam ten ponton mieć trochę do trenowania też. Dlatego ja nie chciałam tego silnika. No ale widzę, że w taką pogodę jak dzisiaj silnik byłby spoko, nie? I w ogóle jesteś już, tak jak ty mówiłeś, na środku zmęczeni byliśmy. Znaczy ty byłeś.
Nie, na pewno musimy kupić silnik, baldachim, kotwicę i jeszcze co musimy kupić do tego pontonu? Wiosła położone, takie te 2000 za wiosła. Naprawdę dobrze ci idzie. Stąd zaczynaliśmy, bo tutaj widziałem ten worek był. Tak, no widzisz. Bardzo dobrze. Very good. Pokaż, gdzie jest ten podest lepiej, no bo to... No, podest, oddaliśmy się od pomostu. To jest troszeczkę zasługa Niko, ale też prawdę mówiąc wiatru bardziej. Patrz, jakie fajnie, kurczę, nie, elegancko. Wiosłuje. Ale jak nie wieje, to powiem ci, jak nie wieje, to jest... To jest przyjemnie. To parę razy machniesz i jesteś na środku, no. Myślę, że fajnie by było w ogóle. Patrzcie, to nie ja. No. No tak jak wieje, to jeszcze można to opanować dość fajnie. Ale jak mocno wieje... Zamienimy się zaraz miejscami, Nikol. Ja będę wiosłował tam. Dobra, ale powiem wam i tobie, Patryk, też, że fajnie by było sobie do tej wioseł doczepić może jakąś taśmę, uchwyt na rękę. No wiem, żeby wiem. W razie W było takie zabezpieczenie przed tym, żeby to wiosło nie wypadło, nie? Z dłoni. Myślałem też o tym, no. Bo mi fajne jest dla mnie w pontonie to, że tak buja fajnie. No, to jest tak bardzo relaksuje, uspokaja, no. No widzisz, dobrze, że się nie zniechęciliśmy po ostatnim wypadzie na dzierżę na duże. No, bardzo dobrze, bo naprawdę wtedy ja już chciałam odpuścić. Ale szczerze mówiąc, mi się tutaj dużo bardziej ten zalew podoba niż te dzierżno duże. A ja mam takie mieszane uczucia, w sensie... Aha. W sensie, woda że... Woda jest krystaliczna, naprawdę. Tam było ładnie, bo tam nie było... Tam była taka otwarta przestrzeń. No, nie wiem, właśnie. A tutaj jest jednak to w takim dole, mam wrażenie, no. To jezioro i jest dużo tego, dużo zieleni. No pięknie. No, ale i tam, i tu było fajnie. Tam była plaża bardzo piękna, naprawdę fajna. Namiot czeka, ale jeszcze są noce zimne, nie? No, myślę, że już niebawem, za kwestia kilku tygodni, dosłownie maksymalnie dwóch, trzech i będziemy mieli pierwszą noc na... W namiocie. Namiotem, no. Myślę, że tak. Ja się zastanawiam, jak ja to ogarnę, bo ja czasami w domu mam wrażenie, że ktoś wchodzi do domu, a co dopiero na dworze, nie? Musisz przestać kochać życie. Tak mówią terapeuci. Tak mówią? No ogólnie musisz... Ten, kto... Nawet chyba bodajże w Biblii jest powiedziane. Ten, kto kurczowo się trzyma życia, straci je, a ten, który... I to słyszałem już kiedyś w książkach takich też. I to nie jest, że biblijnych, tylko że po prostu faktycznie. Że rzeczywiście, żeby się nie kurczą, nie trzymać życia. Wtedy to wszystko łatwiej przyjdzie. Jak sobie uświadomisz, że to życie po prostu przemija i jak cię poskręca, to cię poskręca. I prędzej czy później to jest takie poskręcanie. I to, no, mi się wydaje, że to trafia, ale to chyba sobie ciężko przemówić, no bo ja tak nie umiem. No mi też jest ciężko. Znaczy, czasami spróbuję, ale... Byle się nie kurczą otrzymać życia, bo to jest potem takie... No, ale sęk w tym w ogóle, żeby mimo tego, że się boisz, to żeby robić, nie? A no tak, no bo to wychodzi ze strefy komfortu, powiększa się po prostu, nie? No. Nie, no mówię, że powoli chcę sobie odpływać gdzieś dalej. To oczywiście zaczynało bardziej wiać, nie? To jest takie śmieszne. No, nie, ja na razie w ogóle się uczę tego wiosłowania, bo no nie bardzo mi to wychodzi. Chociaż tak parę razy kiedyś kajak by... Ale też umówmy się, no to jest, no spójrzcie na te wiosła, że wiosła są tragiczne, trzeba tutaj kupić wiosła, które mają większą powierzchnię. To jest parodia wiosła. To jest parodia, bo tak, tak, tu by trzeba naprawdę mieć wiosła, które, no bo one nie mają... Ale wiesz co, Patryk, ja się poważnie zastanawiam, bo my ten namiot, ponton dostaliśmy właściwie i ja się poważnie zastanawiam, czy to są wiosła z tego zestawu. No to na zdjęciach widzisz, już, nie chyba? No to właśnie było inne. Tak? Oglądałam na jednym ze sklepów AGD, RTV AGD i było inne wiosła do tego, były takie zielone wiosła. Mhm. A te, wydaje mi się, że te nie są w ogóle z zestawu, naprawdę, bo one są jakieś takie, tak jak Patryk gada, małe. I co, kończymy tą imprezę? Tak, kończymy imprezę, dobijamy do brzegu. No, za bardzo wieje już i zresztą już tu jesteśmy w sumie trochę, no ja bym sobie pływała tak pół dnia mogłabym pływać, powiem ci szczerze, Patryk. Pół dnia? No. Tylko, że musiało być fajnie, bez wiatru, no. Wiem, że teraz już to jest ważne i to jest spoko. No dobra, może być tak. Dobra. Zatrzymaj wiosła. A ja wychodzę. Czekaj. Robaki? Robaki. No, atakują mnie robaki. Łoba. I co byś powiedział? Bardzo fajna przygoda, lecz niestety zbyt mocno wieje i mamy zbyt słabe wiosła. Także wiemy, co w naszym pontonie jest słabym ogniwem. Czy Nikol, która nie wiosłuje, i słabe wiosła.
Wypraszam sobie, bo ja mi wiosło nie szło bardzo dobrze. Ja się czułam tam jak ryba w wodzie. Niko najlepiej wiosłuje łyżką zupę. Nie, nie lubię zupy. Nie, wolę nie jeść zupy. Ale nie, było bardzo fajnie i na pewno to powtórzymy. Ja w ogóle, no, przekonuje mnie woda. Serio, no to widzisz, to dobrze odważyłaś się. Sporty wodne to za dużo, jesteś, ale woda mnie przekonuje na pewno. Teraz wiem po tym już, chociaż się boję, no ale ja mam takie coś, że staram się przynajmniej ostatnio jakoś tak przyzwyczajać te moje lęki. Przyzwyczajasz się do strachu i lęku. No. Ale wiecie co, teraz sprawdzam właśnie ten ponton i ja mówiłam głupoty, wprowadziłam was w błąd, bo to są wiosła oryginalne. No widzisz. Te są właśnie, ale widzę, że w jednym ze sklepów sportowych można kupić same wiosła, no. I te łopatki jakby wydają mi się bardziej porządne. O długości 145 istnieje możliwość złączenia wioseł w jedno i wtedy na zmianę. O, fajnie by było mieć dwie pary, wiesz? Jakbyśmy razem się złączyli. Fajnie by było, no to fakt. Jak się okazuje, do trzech razy sztuka, faktycznie tak jak mówią, bo do trzech razy nam się w końcu udało. I dzisiaj już mówiliśmy, znaczy ja Patrykowi mówiłam rano, że teraz się pakujemy, że ten ponton od tak, nie? Raz, dwa, bo no. Przez te dwa razy już się zdążyliśmy trochę tak zorganizować z tym pakowaniem, co musimy wziąć i gdzie to najlepiej spakować, żeby to mieć wiecie pod ręką i żeby to było w miarę bezpieczne, żeby się nie zatopiło, jak dzisiaj mikrofon. No ale było mega i jestem pewna, że będziemy jeszcze kiedyś pływać. No na pewno. No właśnie. A to dzisiaj wam bardzo dziękujemy. Jeśli wam się film tego typu podoba, to łapki w górę możecie po prostu zostawić. Chętnie je przyjmiemy. I oczywiście w komentarzach też jesteśmy dostępni dla was. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania odnośnie pontonu, czy jakieś inne pytania, no to jak najbardziej możecie pytać. Postaramy się na nie odpowiedzieć, znaleźć jakąś profesjonalną odpowiedź. Bo profesjonalnych sami, ludzi. Dokładnie, bo sami może wiele nie wiemy na ten temat. Gdzieś tam się nadal też uczymy. Także no, jak macie jakiekolwiek pytania, śmiało piszcie. Albo rady. Albo rady, dokładnie. Zresztą no, jakieś fajne rady. Natomiast już nie przedłużamy, także dziękuję wam jeszcze raz i do następnego filmu. Cześć! Cześć.